Temperatura do 37 stopni i burzy z gradem. Ostrzeżenia trzeciego stopnia im w ostrzega przed upałem do 37 stopni i burzami z gradem. Do 37 stopni Celsjusza pokażą termometry w południowo-wschodniej Polsce, ostrzega IMG. Alerty wydano dla 14 województw. W województwie kujawsko-pomorskim przejdą burze z gradem. Alerty przed upałem obowiązują na obszarze 14 województw: dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. W województwie podkarpackim, we wschodniej i środkowej części województwa Małopolskiego oraz na południu województw świętokrzyskiego i lubelskiego ostrzeżenia mają trzeci najwyższy stopień. Temperatura może sięgać tam w dzień do 37 stopni. Na pozostałym obszarze, na którym będzie upalnie, alerty mają drugi stopień, a termometry wskażą do 33 stopni. Temperatura w nocy w tej części kraju może przekraczać 20 stopni. Przelotne burze. Najgroźniejsze w centrum kraju, jak przekazała Anna Woźniak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowego Instytutu Badawczego, w czwartek przelotne opady deszczu i burze możliwe są w całym kraju, ale te najgroźniejsze zjawiska spodziewane są w zachodniej połowie kraju, szczególnie w centrum. W czasie burz możliwy grat oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę, zaznaczyła Woźniak. Dodała, że w burzach może spaść do 25 mm deszczu, miejscami do 40 mm. Najmniej popada na wschodzie kraju. Tam lokalnie spadnie ok. 10 mm deszczu. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, nadal z kierunków wschodnich. Mgły w nocy. W piątek pogorszenie pogody w nocy. Z czwartku na piątek na wschodzie spodziewane jest zachmurzenie małe, a na pozostałym obszarze kraju umiarkowane i duże. Tam także przelotne opady deszczu i burze. Mogą być nawet z intensywnymi opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km na godzinę, przekazała Woźniak. Dodała, że lokalnie będą się tworzyć silne zamglenia oraz krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 M. Temperatura minimalna będzie na poziomie od 16 do 22 stopni Celsjusza. Najchłodniejsza noc zapowiada się w regionach podgórskich Karpat. Lokalnie ma być OK. 15 stopni. Wiatr na ogół będzie słaby, południowo-wschodni. Synopty King zaznaczyła, że najgroźniejsze burze spodziewane są w piątek.